skończyłyśmy psychologię. No i teraz będziemy się przede wszystkim cieszyć tym, że odbieramy dyplom. Psychologii klinicznej, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Taką mam pracę, a jeszcze planuję, znaczy staram się też o pracę w szkole jako psycholog szkolny. No i rozpoczynam studia podyplomowe na Humanitasie. Robert Kennedy, amerykański senator, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, zapytany w jednym z wywiadów o to, co świadczy o prestiżu, o randze uczelni. Odpowiedział, a sam kończył Harvard, prawie tak dobra uczelnia jak nasza. Odpowiedział, że o prestiżu, o randze uczelni świadczy to, że po latach, kiedy się wspomina uczelnię, to liczba pozytywnych, dobrych wspomnień, które się gdzieś tam w głowie pojawiają, jest przynajmniej dwukrotnie wyższa niż liczba zdanych egzaminów. Dyplom w tej chwili obroniłam swój drugi, tym razem na Wydziale Prawa. Jestem prawnikiem, jestem filologiem. Pracuję właściwie łącząc oba zawody jako redaktor specjalista z zakresu prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy. Po psychologii, co można robić? No faktycznie do tego kierunku trzeba dorosnąć, zresztą widać to po moich możliwościach. Ja zaczynam dość delikatnie, więc pierw zaczynam od wolontariatu, żeby tam nabrać praktyki. Co dalej świat pokaże, zobaczymy. Odbieram dyplom magistra prawa. Skończyłem tę uczelnię w trybie przyspieszonym. Miałem indywidualną ścieżkę studiów. No jestem super zadowolony, przede wszystkim z kadry wykładowców. No jest to taka uczelnia nietuzinkowa, gdzie przede wszystkim charakteryzuje się tym, że jest nastawiona prostudencko, więc wszystkich zapraszam, aby studiowali w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Liczba tych pozytywnych, ciepłych, miłych wspomnień, które będą się pojawiać w Państwa głowach zawsze wtedy, kiedy pomyślicie Państwo Wyższa Szkoła Humanitas, że liczba tych pozytywnych wspomnień będzie dużo wyższa niż liczba egzaminów.